Mieszkańcy części osiedla Borowiec skarżą się na smród z kompostowni i zapowiadają walkę z uciążliwym sąsiadem. Kompostownia powstała na części terenu wydzierżawionego od chrzanowskiej oczyszczalni ścieków. Choć zakład zaczął funkcjonować w 2010 roku, to problem nieprzyjemnych zapachów rozchodzących się po okolicy zaczął się rok temu. Odczuwają go szczególnie mieszkańcy pobliskiego osiedla Borowiec, a ściśle jego części dzielnicy Żurawiec. Jak mówią, czasem nie da się nawet otworzyć okna, bo tak śmierdzi. To jest okropny smród. To jest tak, momentami jest smród, że nie ma czym oddychać. Wczoraj śmierdziało, pod wieczór, przeważnie przy zmianie takiej pogody, wiatru, no to bardzo śmierdzi. I to rzeczywiście pojawiło się w ostatnim czasie? Tak, w ostatnim czasie, bo był dawniej, dawniej, jak założyli tylko tą czyszczalnię, był smród, ale później to zlikwidowali, tą strefę ochronną zlikwidowali i nic nie śmierdziało, a w tej chwili to śmierdzi. Przykry zapach pojawił się, gdy po wejściu w życie tzw. ustawy śmieciowej odpady zielone dużym strumieniem zaczęły płynąć do kompostowni. Przywożone są tu z kilku gmin powiatu chrzanowskiego. Tygodniowo trafia tu od kilku do kilkudziesięciu ton odpadów zielonych, które są kompostowane. W praktyce oznacza to mieszanie tych odpadów z osadami ściekowymi spełniającymi odpowiednie wymogi oraz materiałem wypełniającym. Dodatkowo dodawany jest preparat przyspieszający proces kompostowania. Tak przygotowane odpady kompostowane są od 6 do 12 tygodni. W tym czasie wydzielają specyficzny zapach. Dla mieszkańców osiedla to po prostu okropny smród. Podobne odczucia miała przewodnicząca Rady Osiedla Borowiec i szefowa Miejskiej Komisji Ochrony Środowiska, która na wniosek mieszkańców pojechała na kompostownię. Faktycznie śmierdzi i te, co mieszkańcy skarżą ci na uciążliwość, że naprawdę zapach jest nie do zniesienia. Pierwszy raz tak właśnie sukcesywnie poczułam ten zapach. Laguna jest przystosowana do przyjmowania osadów. Pracownicy kompostowni przyznają, że specyficzny zapach jest, ale zawsze wydziela się taka woń przy kompostowaniu. Przekonują, że czuć ją głównie w obrębie samej kompostowni. Nasz monitoring terenu plus kontrole, które mieliśmy z WIOŚ-u plus Urzędu Miasta wykazały, że na terenie zakładu jest typowy zapach dla procesu kompostowania. Nie unosi się on poza teren zakładu. Również monitorujemy teren poza zakładem do 100-200 metrów i naprawdę nie jest ten zapach wyczuwalny poza tą odległość, którą wymieniłam. Poza tym, tak jak mówię, jest to typowy zapach dla procesu kompostowania odpadów, które przyjmujemy. Pani Katarzyna dodaje, że jak dotąd zgłoszeń od mieszkańców dotyczących uciążliwości związanych z zapachem nie było. Jeśli już, to takie skargi docierały pośrednio przez Urząd Miasta. Na kompostowni były także kontrole, które miały sprawdzić, czy wszystko jest tu w porządku. Problem w tym, że polskie prawo ogranicza możliwości kontroli smrodu. Panie, które z WIOŚ-u i osoby, które kontrolowały, to twierdzą, że nie ma norm, znaczy w prawie polskim nie ma norm zapachowych, więc trudno jest wyczuć, jakie to jest, ale wyczuwalne właśnie nosem najprostsze czuć, że śmierdzi i wierzy mieszkańcom, którzy uskarżają się, że w godzinach wieczornych nie mogą w tym momencie otworzyć okien. Pracownicy i szefostwo kompostowni deklarują dobrą wolę. Na razie testują urządzenia, które mają neutralizować przykry zapach. No teraz, tak jak Państwo widzą, staramy się stworzyć tutaj jakąś barierę antyodorową. Różne są produkty dostępne na rynku, w związku z tym trzeba najpierw to przetestować, przebadać. W związku z tym najpierw takie urządzenie zobaczymy, na ile jest to sprawne i ewentualnie będziemy coś takiego stosować. Co do skuteczności urządzenia można mieć wątpliwości, bo członkowie Komisji Ochrony Środowiska wizytujący kompostownię bardziej zapamiętają przykry zapach składowanych tu odpadów niż działanie tego urządzenia. W planach firmy jest też modernizacja zakładu. Złożono już wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, która będzie podstawą do wydania pozwolenia na budowę zamkniętej kompostowni. Załatwianie formalności, a potem budowa mogą potrwać jeszcze blisko rok. Czy mieszkańcom osiedla Borowiec starczy cierpliwości? Będziemy dalej walczyć, żeby ta uciążliwość zniknęła, bo nie pozwolimy, żeby na naszym osiedlu była jakaś bomba ekologiczna, tym bardziej, że też nie wiemy, bo tym, co ja dzisiaj tutaj zobaczyłam, to nie wierzę, że w tych pryzmach, które będą budowane silosy, że tak wszystko będzie w porządku, jak powinno być. Nie mam gwarancji na ten moment. Dziś trudno powiedzieć, jaki będzie finał tego konfliktu. Wiadomo, że firma ma umowę dzierżawy terenu do przyszłego roku, a mieszkańcy Borowca są zdesperowani. Znalezienie kompromisu na pewno nie będzie łatwe.